Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 76. spotkaniu Czas z Marią Bucardi, czyli ze mną, w środę, dzień Merkurego, czyli oczywiście żywioł powietrza. Inspiracja, motywacja i komunikacja. Jesteśmy już po naszym 77. rytuale dla Matki Ziemi, ostatniej pełni Księżyca, 14 września. I to spotkanie było tak wyjątkowe, że opowiem Ci o nim jutro na naszej 76. ceremonii. Będzie takim wstępem, gdzie omówię te wszystkie przesłania, wskazówki, przeżycia przed naszym rytualem, w czasie naszego rytuału i te kilka minut, kilka godzin po nim. Dzisiejsze spotkanie, 76, rozpoczniemy od samej symboliki. Czyli oczywiście mamy tą serię 70 spotkań w środę i 70 ceremonii. Uwaga! Bardzo symboliczne przesłania, które dotykają czegoś głęboko i gdzie staram się prostymi słowami omówić coś, co jest bardzo, bardzo skomplikowane. I tutaj należy uważać, by nie pozwolić ponieść się iluzji, tym złudzeniom, że jeżeli są proste słowa, to są również proste przesłania. Wręcz przeciwnie, pomiędzy wersami jest ukryta bardzo tajemnicza wiedza. Jeżeli wsłuchasz się w te słowa, wsłuchasz się w te energie, przyjmiesz je do Twojego życia, to zauważysz, że będą one dotykać czegoś na głębokich płaszczyznach. Czyli krok po kroku 70 spotkania są już z tej wyższej półki wtajemniczenia. 76, siódemka, no to naturalnie, to wszystko co? Tajemnicze, to klucze wtajemniczenia, to sekrety, to wszelkiego rodzaju, wszystko to, co owiane mgłą, czego tak na pierwszy rzut oka nie widać dokładnie, dopiero trzeba wejść głębiej, wszystkimi zmysłami, by zrozumieć te przesłania, te wskazówki, te inspiracje. Siódemka to również być królem, królową Twojego terytorium, Twojego życia, czyli nie tylko Twojego otoczenia w tym świecie materialnym, ale również tego wszystkiego, czym władasz i co jest treścią Twojego życia tutaj i teraz, w tej inkarnacji, w tym ciele materialnym. Siódemka to nie tylko nosić głowę wysoko, by ci korona z głowy nie spadła, ale to również taka świadomość Twojej siły, Twojej mocy. To również obserwowanie czegoś z góry, by widzieć więcej, by podejmować te właściwe decyzje. Ponieważ to Ty decydujesz, co spotka Cię w przyszłości. I o tym będziemy dzisiaj mówić na naszym spotkaniu. Będziemy mówić dokładnie o tym, jak trzymamy w naszych dłoniach koło losu, koło Twojego życia i jak z nim pracować, by Twoje życie było piękne, pełne szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, zdrowia, takiego dostatku we wszystkich dziedzinach. A wskazówki? Będą prostymi słowami bardzo skomplikowane. Skomplikowane jest to, jak zastosować je w Twoim życiu, by było to idealne, by ten efekt, który pragniesz osiągnąć, był po prostu perfekcyjny. Zgodny z Twoim sercem, z tym, czego pragniesz, co jest Twoim marzeniem, co jest Twoją wizją życia. Jeżeli źle postępujemy z tym kołem życia, nie widzimy pewnych rzeczy, to błądzimy we mgle, w ciemności. Nasze życie nie jest do końca spełnione, lekkie, piękne, szczęśliwe. W jakiejś dziedzinie gdzieś tam coś funkcjonuje inaczej, niż byśmy chcieli. Ale mamy tutaj 76, czyli siódemka, ta seria 70 spotkań jest tą podstawą. Ale mamy jeszcze to 6, a 6 to kreatywność, czyli jak coś tworzyć, materializować, jak pracować z energią, by budować coś pięknego.
Ale szóstka to również energia egzaminów i sprawdzianów życiowych. Tak, ja wiem, już wszyscy mamy po prostu po dziurki w nosie tych egzaminów, ciężkich sprawdzianów, gdzie siły wyższe wystawiają nas na próbę, a często gdzie musimy wypić to piwo, które żeśmy sobie sami naważyli. Często nieświadomie. W podświadomości są różne rzeczy, które powodują nasze pewne działania, które przynoszą takie czy inne skutki, nie zawsze te, które byśmy chcieli. Szóstka to bardzo piękna energia, która uczy się takiego bardzo, 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 bardzo głębokiego spojrzenia na całe Twoje życie, na całe Twoje królestwo, Twoje otoczenie, wyciągnięcie mądrych wniosków i wykorzystanie ich w przyszłości. I tak to nasze 76. spotkanie i 76. ceremonia odbywa się w fazie księżyca malującego. Zawsze mówimy o fazach księżyca, ponieważ są one ważne dla Twojego dalszego rozwoju. Bo jeżeli coś robimy w nieodpowiedniej fazie księżyca, to ten efekt będzie malutki, mizerny. Ta energia ma na nas niesamowity wpływ, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy i warto pozytywnie ją wykorzystać. Czyli księżyc malejący ma energię, która coś zmniejsza, która pomaga Ci od czegoś się uwolnić, coś oczyścić, usunąć, czyli wszystko, co chcesz, by się zmniejszyło. Nie tylko zmniejszanie wagi ciała, ale również usuwanie wszystkich rzeczy, które są zbędne, które cię ograniczają, które cię w jakikolwiek sposób blokują w tym, by ruszać do przodu. Czyli na przykładzie sfery miłosnej usuwamy wszystko to, co blokuje szczęście w miłości, co nie pozwala Ci znaleźć tej drugiej połowy. Lub usuwamy wszelkie negatywne energie w związku, czyli wszelkiego rodzaju wibracje, które powodują kłótnie, nieporozumienia i ten związek zamiast kwitnąć i rozwijać się jest takim ciężkim orzechem do zgryzienia. W sferze zdrowia wykorzystujemy tę fazę księżyca, aby również od czegoś się uwolnić. Zmniejszyć różne narośla, pieprzyki, magii urody, czy w jakikolwiek sposób usunąć energie chorobowe, czyli uzdrowić Twoje ciało. W sferze finansowej, to chyba najpiękniejszy przykład, bo najczęściej o to pytacie, tą fazę księżyca wykorzystujemy do tego, by zmniejszyć długi, by usunąć blokady, by wyczyścić te kanały przepływu dóbr materialnych. I tak w każdej sferze, możesz, czy w sferze rodziny, czy w sferze sukcesu zawodowego, jakikolwiek, wykorzystujesz tą energię właśnie na takie zmniejszenie, oczyszczenie lub uwolnienie się. I czym bliżej nowiu księżyca, to bliżej do tego nowego początku, regeneracji i takiego całkowitego odnowienia się. I znów w fazach księżyca rosnącego coś zwiększamy. Bardzo to jest proste. I tak powolutku zbliżamy się również do naszego spotkania w czasie równonocy jesiennej, czyli Mabon. Jestem pewna, że masz już wszystko przygotowane, bo jest to wyjątkowa noc, tylko raz w roku mamy taką energię. I jeżeli pragniesz, by coś jeszcze zrealizować do końca tego bieżącego roku, to dokładnie teraz jest to ten ostatni dzwonek. No ale jutro. Chyba najważniejsze nasze spotkanie w czwartek, ceremonia, czyli nie tylko aktywacja Twojego wewnętrznego słońca, którą robimy co tydzień, nie tylko to oczyszczenie z tych wszystkich energii, które przyczepiają się w ciągu dni, w ciągu tygodni od różnych ludzi, miejsc czy ogólnie z globalnej świadomości, ale również jest to podwyższenie wibracji. Czym wyższe są Twoje wibracje, tym aktywują się bardziej Twoje talenty, zdolności wyższe naturalnie. Masz dostęp do energii źródła. To połączenie jest czyściutkie i wszystkie energie mroku nie mają do Ciebie aż takiego łatwego dostępu. Czyli czym niższe wibracje, tym ciężej, trudniej, gorzej, a czym wyższe wibracje, tym lżej, piękniej, bardziej kolorowo i bardziej to jest taka energia tego spełnienia.
Twojego tutaj i teraz na ziemi, ale w połączeniu również z Twoją duszą wyższą, która ma pewne cele, ma pewne powołanie, ma swoją misję, którą również pragnie tutaj zrealizować. I tak nasza 76. ceremonia odbędzie się w bardzo wyjątkowym miejscu mocy. Jestem ciekawa, czy już przypuszczasz, z jaką energią się połączymy. I to 76. spotkanie ma na celu wyszukanie wszystkich głębokich ran schowanych bardzo, 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 bardzo głęboko w podświadomości. Jeżeli bierzesz udział w naszych ceremoniach już od dłuższego czasu, to wiesz, że mieliśmy już różne spotkania, które oczyszczały przeszłość, oczyszczały podświadomość, działały na zasadzie uzdrowienia i wszystko to odbywało się na takim wyższym poziomie, a teraz chodzimy głębiej, głębiej, głębiej i głębiej. Czyli gdy już wydaje nam się, że jesteśmy czyści, że wszystko jest piękne, pozytywne, że nasze energie są już czyściutkie i bardzo, bardzo świetliste, a jednak nadal coś nas blokuje w osiągnięciu tego, co jest Twoim marzeniem, co jest Twoim pragnieniem, jeżeli nadal coś Cię hamuje, pojawiają się bariery, tego nowego, tego pięknego jeszcze nie widać, a bardzo tego pragniesz, to może bardzo głęboko w Twojej podświadomości ukryte są jeszcze jakieś rany, które krwawią, Twoja energia życiowa, Twoja radość życia, Twoja energia, która powinna Ci służyć do realizacji Twoich marzeń, Twoich celów, kształtowaniu, materializowaniu i kreowaniu Twojej przyszłości, ucieka gdzieś, nie wiadomo gdzie. I później, gdy należy coś zrobić, wystartować, pracować nad stworzeniem tego, co jest Twoim pragnieniem, to tej energii brakuje. Tej energii jest za mało, a czym mniej energii, no to efekt mniejszy, taki bardzo mizerny. Jeżeli mamy dużą energię, ruszymy do przodu w pełni siły i w pełni mocy, to te efekty są duże. A jeżeli tak powolutku, powolutku, powolutku czołgamy się po ziemi w kierunku naszej przeszłości, to te efekty będą mizerne. 76. ceremonia ma bardzo taki tytuł, który może kogoś przestraszyć, a mianowicie okrucieństwo. Okrucieństwo względem samego siebie, samej siebie czy innych ludzi, ponieważ te głęboko zapisane w Twojej podświadomości rany, one wywołują krwawe myśli, krwawe słowa czy krwawe działania. Czyli działania, które ranią, myśli, które ranią. Takimi myślami, które można nazwać jako krwawe myśli, są na przykład wszelkiego rodzaju odczucia, że nie jesteś dość dobra, nie jesteś dość dobry, że brakuje ci talentów, że się do czegoś nie nadajesz, że inni mają lepiej. Albo takie myśli, gdzie mamy pretensje do kogoś, że zachowuje się inaczej, że nas rozczarował lub wspominamy jakieś stare rzeczy z przeszłości. Krwawe myśli i krwawe słowa. Słowa, które ranią, jak już sama nazwa mówi, słowa, które wywołują cierpienie u nas samych, ale również u innych ludzi. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że powiemy coś, co kogoś może bardzo głęboko dotknąć i zranić. I że te nasze słowa, one również nie są takie po prostu powiedziane w powietrze i jutro już o tym nie pamiętamy. Te słowa wywołują akcja, reakcję, czyli nie tylko reakcją bólu i cierpienia tej osoby, do której trafiły, którą żeśmy zranili w ten sposób i często nie zdając sobie z tego sprawy, powiedzieliśmy komuś coś inaczej niż rzeczywiście tego chcieliśmy, albo użyliśmy takich słów, które gdzieś tą osobę zraniły. Lub świadomie tę osobę zraniliśmy, bo tak się również zdarza. Gdy jesteśmy zdenerwowani, gdy kierują nami emocje, to często używamy słów, które ranią i później tego żałujemy. No ale te słowa już popłynęły do wszechświata, a wszystko, co wysyłamy, wraca do nas 7 razy. Czyli również, jeżeli żeśmy kogoś zranili poprzez nasze myśli, bo żeśmy o kimś źle myśleli lub o nas samych, to również ranimy nas
samych, i to jest taki miecz obusieczny, czym bardziej myślimy o nas, że nie jesteśmy dość dobrzy, że się do niczego nie nadajemy, że mamy jakieś tam kompleksy, patrzymy w lustro i pojawiają się takie krwawe myśli, że o, mam brzydki nos, albo jestem zbyt otyły, otyła, nie jestem dość ładna, dość ładny czy elegancki, to te myśli ranią nas wewnętrznie i te rany są coraz większe i coraz więcej tej energii ucieka. Często również osoby, które są bardzo szczere do innych, potrafią ranić nieświadomie. Gdy powiemy komuś, na przykład naszemu partnerowi czy naszej partnerce, a słuchaj, w tej sukience czy w tym garniturze wyglądasz tragicznie, bo wyglądasz tak, 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 tak. Chcieliśmy dobrze, ale żeśmy może tę osobę zranili, bo można było powiedzieć to inaczej. Owinąć ta troszeczkę taką świetlistą energią i użyć innych słów. I gdy tą osobę ranimy, chcemy jej pomóc, chcemy dla niej dobrze, to jednak może ta energia również do nas wracać i powoduje bariery, które niewidzialnie hamują Cię w drodze do Twojego szczęścia, spełnienia i tego, co najlepsze. Dlatego jutro na naszej 76. ceremonii, która będzie również bardzo skomplikowana, prostymi słowami będziemy mówić o tym okrucieństwie, jak to odnaleźć, czy jeszcze takie okrucieństwo jest w Tobie, czy też już nie, czy jeszcze masz krwawe myśli, masz krwawe słowa, używasz krwawych słów, czy krwawe działania. I jutrzejsza ceremonia będzie bardziej energetyczna. Czyli przygotuj się na to, że będzie to głęboki proces, mogą pojawić się różne wspomnienia, mogą pojawić się takie odczucia, że nagle rozumiesz, dlaczego były te blokady i wskazówki, jak iść dalej, jak się od nich uwolnić. Czyli jutrzejsza ceremonia będzie mniej na zasadzie mówienia i wykładu, a bardziej na zasadzie tego połączenia energetycznego, tego będzie praktycznie 99%. Zazwyczaj nasze ceremonie mają tak 60% pracy energetycznej, 40% słów, w których komunikuję przesłania, przekazy i możesz z nich dalej korzystać, a ta ceremonia będzie miała no praktycznie 90% pracy energetycznej, bardzo pięknej, bardzo pozytywnej, na bardzo głębokiej płaszczyźnie i jestem pewna, że pomoże Cię ona zrozumieć, jeżeli jeszcze Twoje marzenia, Twoje pragnienia nie są w 100% rzeczywistością, to dlaczego może tak jest? Ale dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo, bardzo wyjątkowym. O czym wspominaliśmy już kiedyś na jednej z naszych bardzo, bardzo, bardzo starych ceremonii, które są dla Ciebie dostępne w archiwum, jak i wszystkie inne, te wcześniejsze ceremonie, zawsze masz do nich dostęp, jeżeli masz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok, to masz dostęp nie tylko do aktualnej, nowej ceremonii, ale również do archiwum. I tam znajdują się pewne ceremonie, które już troszeczkę mówiły na ten temat, a mianowicie, że wszystko ma swój właściwy moment, swój właściwy czas. Dzisiejszą energią, symboliką naszego dzisiejszego spotkania jest siódemka w tarocie, również siódemka, czyli wóz. Wóz przedstawiany jest jako zazwyczaj jeździec, który siedzi w wozie, który jest zaprzężony w konie lub w inne zwierzęta i ma na sobie złotą zbroję. To jest bardzo ważne i bardzo symboliczne, tak jak i również symbolika miejsca, w którym spotykamy się dzisiaj. Zwróć na to uwagę, że jest to złota energia dojrzałych traw, ale również zielona energia odnowy, regeneracji i niebieska energia, czyli tej ochrony, wsparcia, obrony, ale również kreatywności, być kreatywnym. I tak jest również nasze dzisiejsze spotkanie i ta karta w tarocie ma zazwyczaj również te kolory. Dużo niebieskiego i dużo złotego. Wóz jest takim symbolem dokładnie tej energii, która jest teraz wokół nas, czyli szansy na nowy początek. Uwaga, szansy!
to nie musi oznaczać, że ten nowy początek nastąpi. Bo jeżeli go przegapisz i prześpisz, to nie nastąpi. Będzie trzeba iść dalej i dalej i dalej i czekać znów na ten odpowiedni moment. Jeżeli jednak pragniesz, by w Twoim życiu, w jakiejkolwiek dziedzinie pojawił się ten nowy początek, czyli ta nowa energia, coś nowego, lepszego i piękniejszego, uwaga, ten nowy początek pozytywny. Czyli jeżeli chcesz się od czegoś uwolnić i rozpocząć coś nowego, lepszego i pięknego, to jest to dokładnie teraz ten czas. Wóz to również symbolizuje. Oczywiście ta karta ma różne nazwy w różnych językach, można je troszeczkę inaczej tłumaczyć, ale chodzi tutaj o tą energię siedem wielkich arkanach. I tak na tej karcie mamy tego jeźdźca, który ma złotą zbroję, czyli energia złotego promienia mądrości wyższej, by podejmować właściwe decyzje. Uwaga, to jest ten pierwszy klucz wtajemniczenia. Właściwe decyzje w odpowiednim czasie. Ponieważ trzyma on w dłoniach takie koło, które nazywamy kołem losu, kołem Twojego życia. Mówi się tak koło fortuny, ale głównie chodzi o to koło losu. I teraz ten jeździec trzyma w dłoniach to koło i ono się cały czas kręci. I ten jeździec jest skupiony. I to jest drugi klucz wtajemniczenia, że w tym czasie nowego początku nie tylko dbasz o siebie, regenerujesz Twoje siły, zbierasz Twoją moc, wszystko jeszcze oczyszczasz, uwalniasz się od starych rzeczy, które jeszcze może gdzieś są do Ciebie przyczepione, ale to jest ten czas takiego właśnie skupienia się na sobie, koncentracji na sobie, połączenia z energią wyższą, można to nazwać, jest to czas medytacji, takiego niesamowitego oczekiwania na sygnał. I tak ten jeździec trzyma w dłoniach to koło losu, które się kręci, 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 kręci i czeka na sygnał. Sygnał od swojego wnętrza, od serca, tak, teraz zaczynam, albo sygnał od siły wyższej, który może się pojawiać w różnej formie, różnych zdarzeń, okoliczności, ludzi, pewne wydarzenia mają miejsce i w tym momencie czujesz, tak, to jest ten moment. I w tym momencie to koło losu się jak gdyby zatrzymuje na taki ułamek sekundy i w tym momencie wszystkie energie Twojego wnętrza, wszystkie energie Twojej duszy wyższej, wszystkie energie wszechświata wspierają Cię w tym momencie, by podjąć właściwą decyzję, ruszyć do przodu. Czyli wyobraź sobie, że jesteś tym jeźdźcem, masz złotą zbroję, złoty promień, czyli mądrości wyższej, trzymasz to Twoje koło losu w Twoich dłoniach, koncentrujesz się i czekasz. Twoje konie są już zaprzężone, gotowe do tego, by ruszyć do przodu w pełni siły i w pełni mocy. Ale ty czekasz na ten odpowiedni moment. I nagle jest ten impuls i ruszasz do przodu. Żeby to było takie proste, to nasze spotkania nie byłyby potrzebne. Ale w rzeczywistości jest inaczej. Czasami jest tak, że ty tak bardzo czekasz, by ruszyć do przodu, bo już masz nowe plany, wizje, wszystko, czego pragniesz, jest jasne i logiczne i nagle ruszasz zbyt szybko. Czyli nie czekasz na ten impuls, kiedy ten impuls się pojawi, tylko masz takie wrażenie, przecież już wszystko wiem, wszystko już jest przygotowane i mogę rozpocząć dokładnie teraz. I ruszasz tym Twoim wozem z pełną siłą i pełną mocą do przodu. Okazało się za szybko. Czyli jak gdyby to jest takie wystrzelić ponad cel. Jakie to może mieć konsekwencje? Że nie będziesz w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, nie będą te siły Twojego wnętrza, siły Wszechświata stały do Twojej dyspozycji, bo jesteś za szybko. Nie czekasz na ten właściwy impuls, tylko ruszasz za szybko. Niecierpliwość, jak to mówiła moja babcia, co po nagle to po diable. Czyli jeżeli coś zrobimy za szybko, to
możemy podjąć złą decyzję, bo nie wsłuchujemy się w nasze wnętrze, tylko po prostu niecierpliwie ruszamy do przodu. I to są wszystkie te sytuacje, z którymi zgłaszacie się do mnie i tak czuć w tych listach tą niecierpliwość. No kiedy wreszcie osiągnę to, czego pragnę? Kiedy będę znowu z tą ukochaną osobą? Kiedy moje wszystkie zdolności wyższe będą aktywne? Kiedy wygram w totolotka wygraną główną? I tak dalej, i tak dalej. Takich sytuacji są tysiące i znasz je na pewno. To jest taki moment, że już nie możemy wysiedzieć na miejscu i ruszamy za wcześnie. Jeżeli ruszamy za wcześnie, to zazwyczaj nie tylko nie mamy tego połączenia z naszą duszą wyższą, te energie nie stoją do naszej dyspozycji, bo one może stoją do naszej dyspozycji za dzień. A może za godzinę dopiero, a myśmy już godzinę wcześniej wystartowali. To się tak nazywa falstart, czyli jeszcze nie ma tego sygnału do startu, a ty już startujesz, no i oczywiście po biegu. I dokładnie tak. Często startujemy za szybko i to powoduje nie tylko tą frustrację, zgorzkniałość, bo nie jesteśmy w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, ale również powoduje to, że jesteśmy już prawie przy mecie. Wystartowaliśmy za szybko, szybciej niż było to zaplanowane, no i szybciej jesteśmy już przy mecie. I nagle okazuje się, że tam w przeszłości, o czym żeśmy zapomnieli, bo nie przygotowaliśmy się dobrze do tej podróży, i tam są pewne rzeczy, które są niezałatwione, o których żeśmy zapomnieli, bo żeśmy już tak szybko chcieli iść do przodu, że żeśmy te stare rzeczy, no to samo się załatwi i nagle tuż przed metą czarny mur. Dzień dobry, prosimy do kontroli, prosimy do przeszłości, bo pewne rzeczy nie zostały załatwione, zanim wyruszyliśmy w drogę. To jest proste i logiczne. To jest tak, jakby polecieć w podróż i zapomnieć o wizie. Czyli stoimy na granicy, okazuje się, o wizie żeśmy zapomnieli. To wracamy z powrotem. Dokładnie takie momenty są często tą negatywną energią, która nas blokuje w tym, by osiągnąć te wszystkie cele naszej duszy, zrealizować nasze powołanie. Wszystko by szło tak, jakbyśmy tego chcieli, bo startujemy za szybko, zanim żeśmy załatwili te wszystkie sprawy z przeszłości, usunęli te sprawy z przeszłości i skoncentrowali się w pełni na przyszłość. I drugim błędem, który możemy popełnić, gdy pragniemy tego nowego początku, gdy otwieramy się na tą energię, jest to, że będziemy za późno, czyli prześpimy ten właściwy moment. I to jest takie symboliczne. Często bowiem, gdy spotykamy się dla naszych rytuałach dla Matki Ziemi, to tak medytują niektóre osoby z Was, które są zmęczone, które robią te rytuały w biegu, tak na ostatnią sekundę, że zasypiają w czasie medytacji. I to również może zdarzyć się w czasie tego nowego początku. Gdy jesteś tym jeźdźcem i tak pięknie koncentrujesz się i czekasz na ten impuls, i dookoła się kręci, 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 i ty tak się koncentrujesz, że zasypiasz. No i oczywiście w tym momencie to koło się zatrzymuje, wskazuje ten odpowiedni moment, a ty tego nie widzisz, ty tego nie czujesz, bo śpisz. Symbolicznie oczywiście. To są takie momenty, gdy odkładamy wszystko na później. Już dawno przeterminowane terminy dalej odkładamy na później. A zrobię to jutro. A moją dietę zacznę od początku roku. A ćwiczenia, tak, to zacznę od przyszłego poniedziałku. I tak ten poniedziałek i dalej nie zaczynasz. A to znowu może od wtorku. Takie przekładanie wszystkiego na później. Zrobię to jutro. No, od jutra zaczynam. Od jutra na pewno zaczynam. Niedobrze, od przyszłego tygodnia. No bo teraz muszę jeszcze to załatwić, od przyszłego tygodnia zaczynam. I to są właśnie takie momenty, że nie koncentrujesz się na Twoim życiu, na Twoim królestwie, na tym, by wyczuć ten odpowiedni moment, bo ten odpowiedni moment zawsze wskazuje Ci Twoje serce. Zawsze. I zawsze wskazuje Ci siła wyższa, ale gdy
zajmujesz się innymi rzeczami i nie łączysz się z tą energią, nie koncentrujesz się na Twoim życiu, no to może się tak zdarzyć, że albo będziesz za szybko, albo będziesz za późno. I gdy tak odkładamy coś na później i na później i na później i robimy to w ostatniej chwili, to pojawia się stres. Bo no już w ostatnim dniu muszę napisać tą pracę magisterską, bo jutro muszę ją oddać. To są właśnie takie momenty, które nie tylko powodują, że wystartowaliśmy za późno, ale które powodują również stres i przez to znowu przegapiamy kolejny start, kolejny moment, kolejny sygnał od siły wyższej. Dlatego dzisiejszą inspiracją i motywacją naszego spotkania jest: znajdź taką formę medytacji, nazwijmy to tak, ponieważ to słowo jest już tak modne i popularne, że każdy rozumie pod tym słowem zupełnie coś innego, ale znajdź taką formę, w której możesz codziennie, chociażby przez kilka minut, skupić się tylko i wyłącznie na Tobie, na Twoim sercu, oddychać głęboko, połączyć się z energią wyższą, poprosić o pomoc, poprosić o wsparcie, poczekać, czy pojawi się impuls, czy pojawi się odpowiedź na Twoje pytanie. I czasami możesz to robić kilka razy w ciągu dnia, to mogą być ułamki sekundy, gdzie popatrzysz przez okno, nawet gdy siedzisz w pracy, połączysz się z energią wyższą, uspokoisz wszystko w Tobie. I tak mija 10 sekund i wracasz znowu do pracy. I w tych momentach, gdy tak wszystko uspokoisz w Tobie, czy będzie to takie sporadyczne w ciągu dnia, czy będzie to jakaś technika medytacji, sztuka walki, spacer na łonie natury, nie ma to znaczenia. Znajdź tą formę, która jest dla Ciebie idealna. Z pewnością osoby, których żywiołem będzie powietrze, będą preferowały kilka razy w ciągu dnia, a osoby, których żywiołem jest na przykład ziemia, będą preferowały jeden raz w ciągu dnia, ale dobrze, porządnie. Dlatego wybierz taką formę, która jest idealna dla Ciebie, a nie którą stosuje koleżanka, przyjaciel czy ktoś ze znajomych. By codziennie uspokoić wszystko w Tobie, połączyć się z Twoim sercem, połączyć się z energią wyższą. Możesz wyobrazić sobie, że jesteś tym jeźdźcem, trzymasz Twoją koło losu w Twoich dłoniach i to koło kręci się i czekasz na impuls. I zobaczysz, że będziesz to robić codziennie, systematycznie. 10 sekund to jest minimum, czy 7 sekund, ale to już wystarczy, że nagle w ciągu dnia energia wyższa będzie Cię prowadzić i w ciągu dnia nagle usłyszysz jakieś słowo i wiesz, to jest ten moment. Zobaczysz coś i wiesz, to jest ten moment. Tutaj podejmuję taką decyzję. Poczujesz impuls w Twoim sercu. Teraz jest ten właściwy moment, by podjąć właściwą decyzję i zrealizować wszystko to, czego pragniesz. I nie ma wymówek typu: Panie Mario, ja nie mam czasu na medytację, ja mam cały dzień zajęty, opiekuję się dzieckiem, muszę robić zakupy, muszę gotować, czy studiuję zaocznie, czy chodzę do pracy na 2-3 etatach. Takie wymówki są piękne, pozytywne i tak można się za nimi chować przez jakiś czas, ale musisz żyć z tą konsekwencją, że Twoje życie nadal będzie taki, jaki jest w tej chwili. Ale jeżeli chcesz coś zmienić, to nadszedł czas, by znaleźć te 7 sekund każdego dnia, nawet przed zaśnięciem, połączyć się z Twoją duszą wyższą, czyli z Twoim sercem, z energią wyższą i poprosić o prowadzenie. I z tym niezwykłym przesłaniem, które jest tak zwykłe i tak niezwykłe, kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Cię na jutro, na naszą bardzo tajemniczą 76. ceremonię. I pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych inspiracji, tych światełek, zabierz tą osobę na nasze kolejne spotkanie. Uwaga, sprawdź, czy Twój dostęp na jutrzejszą ceremonię jest jeszcze aktywny. Potrzebujesz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok. Jest on w Twoim miejscu mocy. Tam jest zawsze napisane, od kiedy do kiedy masz dostęp. I bardzo proszę, napisz mi w komentarzu, czy czujesz tą energię, że teraz jest szansa na nowy początek,
Nowy początek może być gruntowny we wszystkich dziedzinach, ale nowy początek może być również malutkim krokiem w tym czy w tym kierunku, który zmieni Twoje życie na lepsze, na piękne, pozytywne i spełnione. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Idź do przodu w pełni siły i w pełni mocy, bo osiągniesz wszystko to, czego pragniesz i na co zasługujesz. I pamiętaj o komentarzu poniżej, czy czujesz tą energię nowego początku i czy czujesz tą gotowość, by połączyć się z Twoim sercem, połączyć się z energią wyższą. Czy czujesz, że jesteś takim jeźdźcem, który siedzi w zaprzężonym rydwanie i w tym odpowiednim momencie ruszysz do przodu? Dziękuję. Twoja Maria Bogardi.